W życiu mężczyzny jest taka chwila, gdy zmychacona czapka może okazać się traumą. Trauma. Stres. A co to znaczy, że nie musi być czapką, czy coś innego? Zobacz, jaka jest zmechacona, no. Taka tak zwana ciudracha. I co to teraz trzeba zrobić? Najpierw trzeba przestawić mikrofony na... Przepraszam. Zasłaniam, ale to jest wszystko kwestia audio-wizualna. Na mono. A później kupić w Lidlu Razor Razor. Battery. To jest do właśnie odmechacenia. Taka maszyna. Wygląda troszkę jak jakiś... Nie za bardzo wiem, czego to się wszystko ściąga, ale okej. Okay. Bateria jest included. I taką czapeczkę odmechacamy. Ja może ci z bliska pokażę to zmechacenie, żebyś widział. Proszę. Zmechacone. Zmechacone. Damy z bliska. No i odmechacamy, jak to mówią. No jak ładnie. A jak szybko. No i po co nową czapkę kupować, jak można odmechacić starą. Ciudrachę. Proszę. Jak nowa. Tam jest z tej strony, zobaczymy drugą. Jest różnica, nie? Odmechacamy. Ruchy okrężne. Ze względu na to, żeby wpadło właśnie między te nożyki, żeby to odmechaciło. Odmechacamy. I teraz możemy nawet na rękę i odmechacić. To nie jest tak, że to się coś wyteguje, bo to musi wejść do środka, żeby ucięło. Dlatego odmechacamy. No, mamy jakieś płaszcze zamechacone, piękne. Kurtki, bluzy. Suknie zamechacone. Leginsy zamechacone. O ile leginsów ja mam zamechaconych, mówię wam. Jak się umówiłem kiedyś na randkę, to tak mi zmechacił moje leginsy. Łobuz jeden. Hultaj tak zwany, hultaj. No i dobra. I mechacimy, i mechacimy. Znaczy odmechacamy, odmechacamy. To jest ciekawa czapka, bo ona jest dwustronna. Rozumiem, to chodzi, zaraz się zaprezentuje. Proszę bardzo, można chodzić na czerwono, czyli na berysz. Szkoda, że już od środka nie jest zielona, to byłoby na bullish. No. W zależności od trendu, tak. Tutaj też możemy odmechacać. Połóżmy sobie jedno, tak? Tej rogi też można, proszę bardzo. Jeśli są zamechacone. Pięknie! Proszę bardzo, jak pięknie wygląda.
Przechadzają się po mieście, gdy ktoś zapyta, proszę pana, nowa czapka? Powiesz nie, odmłodzona, Fuzzelreiser.